Aby się nie wypił tylko. Witam wszystkich serdecznie na moim kanale Rzeki Podlasia, na kolejnej, mam nadzieję, udanej wyprawie wędkarskiej. O, jakiś tu okonek pogonił. Jestem w bardzo urokliwym miejscu. Popatrzcie. Rzeka. Na takim cypelku. Ponton już w wodzie. Dawno tu nie byłem. Mnóstwo ciekawych miejsc do obłowienia. Tutaj fajna jamka jest. Można sobie z gruntówką posiedzieć, jak kto lubi. Mam zamiar popłynąć w tamtą stronę, w górę rzeki, ale niedaleko, jakieś, nie wiem, 500 metrów. I co? I zacząć spływać powoli i aż tam daleko w dół rzeki. Mnóstwo miejsc ciekawych do obłowienia. Mam nadzieję, że wyjdzie z tego jakiś fajny film. Wczoraj mega upał, a dzisiaj mega zachmurzenie. Niby później jakieś tam deszczyki mają padać, ale mam daszek na pontonie. Nie powinno mi to za bardzo przeszkadzać. Wiatru za dużego ma nie być. No i przy tym takim całkowitym zachmurzeniu liczę na jakieś ciekawe brania. A jak będzie, to zobaczymy. Dzisiaj dwa spinningi wziąłem sobie, tak jeden krótszy, około 2 metrów, drugi standardowy, ten co zawsze, 2,23. Ale dla odmiany chyba dzisiaj sobie krótkim porzucam, bo stoi w domu taki bezużyteczny. Może dzisiaj się przyda. Okej, nie przedłużam. Chodźcie wszystkich, zapraszam na pokład. Wskakujemy, odpalamy silnik i płyniemy 500 metrów w górę rzeki i zobaczymy, co się dzisiaj zadzieje. Na razie. No dobra. Jestem już na miejscu, witam ponownie. Tutaj takie fajne zastoisko, głębsza woda. Mam tutaj 2 metry głębokości. Stąd zacznę łowić. Zobaczymy. Dzisiaj nie mogłem odpuścić, bo pogoda idealna. Wczoraj było strasznie gorąco, a dzisiaj całkowite zachmurzenie. I tak ma pozostać cały dzień. Nie mogłem odpuścić, no i przyjechałem podłubać trochę te rybki, a jak będzie, to zobaczymy. Trochę nie za bardzo, bo woda poszła do góry, ma 22 ponad stopnie, a było już poniżej 20. Przez ostatnie upały znowu podskoczyła do góry. Dzisiaj mam dwa spinningi, jeden taki, nie wiem ile on ma, nieco 1,90 m, drugi mam 2,20 m. Ja się pobawię dzisiaj dwoma spinningami dla odmiany. Dobra, żeby nie przedłużać, pierwszy rzut kontrolny, trzymajcie kciuki. Zobaczymy, co przyniesie dzisiaj dzień. Mam. O, szczupak. Szczupak, szczupak. Może być fajny.
Chodź tu kolego. Jest. Ale chyba wymiaru nie będzie. No ale jest. Jest pierwsza ryba. A z ciekawości zmierzę, ale wymiaru to on na pewno nie ma. I ma 43 cm. Dobra. O, taki jegomość się zameldował tutaj z takiego fajnego zastoiska. No może dzisiaj, może przy odrobinie szczęścia jakieś rybki będą gryzły. A przynęta ostatnia moja dostawa to właśnie takie fajne kopytka. Te ma 6 cm, a mam jeszcze 7,5. Ale póki co będę łowił na to. Mam jeszcze w innym kolorze, w czarnym. Zobaczymy na ten kolor, później zmienimy na drugi. Jest. Co tu mamy teraz? Co tu mamy? Kolejny szczupak. Kolejny nieduży szczupak. Już popłynął. Mniejszy od tamtego, nie było co nawet mierzyć. O, ale branie było. Dwa szczupaczki. Zero konia na razie. Jest. O, przy samym pontonie. Ale ładny okoń. Przy samym pontonie. Jest pierwszy okoń. A ile go? Dokładnie 23 cm. No, chodź tu, już cię wypuszczę. Proszę bardzo, już popłynął. Zmieniłem na czarny kolor. No i zaraz branie nastąpiło. Może dzisiaj czarny kolor będzie lepszy. Zobaczymy. Jest. O, mam konia. Fajny konek. Ile on tu kolega ma?
Kolega ma 20,5 cm, także wymiarek jest. Jest. O, fajna rybka będzie. Okoń. Jak okoń, to fajne. No, fajny okoń. Ale okonisko, patrzcie. Aż czarne. Z głębszej wody teraz. Teraz na kopytko czarne. W kolorze czarnym kopytko zrobiło robotę teraz. A ile tego okonia? 26,5. Jest prawie czarny, ładny okoń. Już wolny. Wcześniej złowiłem na larwę ważki, a teraz o, to zadziałało. Jest. O, fajny okoń będzie. Mam nadzieję. Jest fajny okoń. Ile kolego masz? 22. Sportowa wersja okonia. Następny aktor. Do mojego nowego filmu. Mam nadzieję, że jeszcze trochę ich złowię. Jest. Co my tu mamy? Szczupak większy. Aby się nie wypił tylko. Ładny będzie, jak wyjmę. Jest. No, kawał ryby. Kawał szczupaka, powiem wam. Spokojnie, kolego. Spokojnie. Oj, wiecie co? Wypiął się przy pontonie.
Tak, był delikatnie zapięty. Dobra, zmierzyć go i do wody z nim. Dobra, spokojnie. Ile on ma? 55, 50, 57 centymetrów, powiem wam, na ten szczupak. Dobra, już nie męczę cię. Chciałem cię wziąć, pokazać, ale 57, ładny szczupak się trafił. O, taka, o, rybka, nie wiem, czy będzie dobrze widać. No już, już, spokojnie. Już cię wypuszczam. Dobra. Już popłynął. Tutaj takie trawki zatopione. Płytko. I przy tych trawkach siedział sobie fajny szczupaczek. Dobra, tutaj już nie ma czego szukać. Jest. Jest to koń. Jest fajny okoń. Patrzcie, przynęty nie widać, ale dopiero za piątym rzutem uderzył kolega. Chyba nie za bardzo dzisiaj one żerują. 22, równiutko 22 centymetry. Nie żerują za bardzo, za ciepła im woda, podejrzewam. Trzeba jeszcze poczekać na te najlepsze żerowania. Przyjdzie jeszcze czas. Jest. Co tu mamy? Szczupak wcześniej puknął i się nie wciął, powtórzył za drugim razem, ale chyba wymiaru nie będzie. Nie, nie duży, ale branie było fajnowackie. Dobra, już się wypiął. Nie będę go mierzył. No taki nieduży szczupaczek, nie ma co tu mierzyć.
Ależ puknął ładnie. Ładny okoń będzie, mam nadzieję. Tak, to będzie okoń ładny. Bo myślałem z początku, że to nieduży szczupak. Ależ ładny okoń. Ładne branie było i ładny okoń. A ile kolega ma? Chodź tu. Równo 25,5 cm. Czyli taka już przyzwoita rybka. Fajne miejsce. Jak zwykle spowolnienie. Troszkę głębiej. I jakiś tam się czaił. Może kolega jeszcze, jakiś kumpel jego tam stoi. Siedzi. O, fajne branie było. No, fajny okonek kolejny do filmu. Proszę bardzo. No i to by było na tyle w dzisiejszym dniu. Wystarczy tej dłubaniny. Jestem już niedaleko samochodu, także spokojnie sobie spływam. Mam tu trochę wody w pontonie. Deszczyk dzisiaj przyfasolił konkretny. Dobrze, że burzy nie było. Zaraz będę wodę z pontonu wylewał. Ale ogólnie wyjazd spoko. Pogoda przynajmniej fajna. Wreszcie nie było tego piekielnego słońca. Całkowite zachmurzenie. A że tam trochę popadało, to nic. Ten deszczyk był bardzo ciepły. No i kilka rybek udało się wyjąć. Jakiś filmik z tego zrobię. Trochę też miałem branie zaciętych. Spadło trochę rybek. Także coś się dzisiaj działo. Trzeba czekać jeszcze
Aż ta woda się ochłodzi, bo ona znowu trochę poszła do góry, ta temperatura, i może te ryby znowu gdzieś tam stoją drętwe, nie chcą żerować. Następny wyjazd może z woblerkiem. Nie byłem już dawno. Spróbuję pojechać na płytszą narew, metr głębokości, i popływać z woblerkiem. Jakiś kleń, jaś, zobaczymy. Dobrze, jak zwykle zapraszam do oglądania. I jeżeli komuś się spodoba to, co tutaj nagrywam, ten klimat podlaskiej Amazonki, bo właśnie dzisiaj jestem nad podlaską Amazonką, no to jak zwykle do subików zachęcam, subikami się nakręcam. To tyle. Zapraszam wszystkich na kolejną moją wędkarską wyprawę za kilka dni pewnie. A póki co z góry dziękuję za subskrypcję i za to, że chcecie moje filmy oglądać. Na razie, do usłyszenia. Hej!